Hej, siemano, witajcie w CIF 6, w której trwa wojna z Ameryką, a ja w międzyczasie włączyłem sobie tryby dnia i nocy, żeby pokazać, jak to właśnie tutaj wygląda. Jeśli ktoś nie widział, to teraz będzie miał okazję. W każdym razie, no kontynuujemy rozbudowę pól wokół Rakedety, czyli mojej stolicy. Także tutaj ten tryb autoprzełączania jednostek też wywaliłem, także teraz będę klikał tutaj, żeby się przełączać. Zobaczymy, czy będzie jakoś lepiej, czy gorzej. To się jeszcze okaże. W Abydosy chciałem zwiększyć produkcję, także do siebie. Złota mam sporo, także ujdzie. Gdzie dużo tych dzielnic? W Paryżu. Ale to jaki kawał do tego Paryża. 4-2-2, 3-2-4, 2-4-2, w Abydos, a nie, żarcia nie jest te dużo. Dobra, do Sajsy w takim wypadku jednak. No i klikamy dalej, robotnik, ten tutaj skończył osuszać to pole, także ja tutaj chciałem farmę i zerknijmy sobie, tylko nie tak. A to w tym wypadku tutaj te farmy mi się nie opłacają, bo mam z mokradła 3-1, a tutaj mam 3. Ale jakbym wrzucił w kupę, nie, ta by się tutaj opłaciła, bo dostanie bonusik od tej. Zobaczymy za chwilę, jak to będzie działało, także też w ramach testów niejako. Dobra, Memphis też zwiększamy swoje, 119, 125. Złoto rośnie i jego jeszcze dużo będzie, a tutaj oczywiście zdobywamy Filadelfię. Ta, walimy tym. Walimy tą artylerią, tą walimy. Teraz sam mogę przełączać. No dobra, tak jak dużo jednostek jest, to fajnie właśnie to działa. Natomiast początek gry będę rozgrywał automatycznie, bo na początku właśnie jest wygodniej. Później zaczyna to bardzo przeszkadzać. Ja bym to pole mógł, znaczy to pole, ten szlak mógłbym rozwalić. Hongkong w ogóle mnie tutaj atakuje katapultami. Aż nie mam sumienia mu niszczyć tych jednostek. To on tutaj. A, zabiłem. I te też muszę zabić. Dlatego, że będzie mi pola plądrował. A mnie to boli. No, złota dostałem odrobinkę. To też ujdzie. To by się mogło leczyć, także niech się leczy nawet, albo nie, tutaj to, aha, już zmarnowałem punkty ruchu. Inaczej to wygląda niż w CIF5, trzeba się przyzwyczaić. Myślę, że tutaj to ja już zajmę to miasto. I kliknijmy to, zachowaj, ciężka. Ale tam, nie przejmujemy się, mimo tego, że zobaczcie, każdy potępienie, same takie mordy czerwone, zapijaczone. Aj tam, walcie się. Ja idę na Waszyngton, marsz na Waszyngton, taki mało pokojowy, ale taki jest mój marsz na Waszyngton. Czy ja tutaj czegoś jeszcze potrzebuję? Chyba nie, tym to się nie będę przejmował, tutaj nie ma pól, żeby palić. Ale szkoda mi to bić, albo to, ta piechota, wóz bojowy rozwali te jednostki, a zerknijmy zresztą na te rankingi. Tutaj wiadomo, 61, 394, 45, 163, ojejku. Ameryka, ojejku, 39,5. W każdym razie ja chciałem tutaj zerknąć. 778. Ojejku, to mu też zostało tych jednostek raptem, no kilka. No już wytłukłem. W tej grze często tych jednostek, te wielkie imperia mają mniej, natomiast no właśnie, trzeba o nie dbać, bo tutaj produkcja jest trochę inaczej rozłożona niż w CIF5, także trzeba pilnować się wszystkiego, powiedziałbym, że tak bardziej dokładnie, jak będzie, że coś takiego. Dobra, naprawiamy młyn, od młynu zaczniemy, lecimy dalej. Tutaj jakiś zwiad by się przydał, aż mi szkoda niszczyć te jednostki tylko Hongkongu, ale będą się tutaj panoszyć, także śmigłowcem, kurde, na katapultę, genialne. Aha, kolejny szlak mogę. To też się cieszę, ty dalej, o, uran by mi się przydał. Ładnie wygląda ten tryb dnia i nocy, natomiast jest ta gra jeszcze bardziej nieczytelna przez to.
Także na co dzień nie korzystam jednak. Jako taką ciekawostkę traktuję. Zawsze chciałem, żeby w Civ 5 było coś takiego. Generalnie jestem fanem trybu dnia i nocy. Jestem fanem też trybu pór roku, a rzadko w grach to jest. Tutaj fajnie, że się pojawiło, natomiast wal się tam, bucut, będzie mi tutaj głupio tam, bo zaraz się do ciebie wybiorę. Będziesz widział Egipcjan pod Moskwą, to ci szczena opadnie. W każdym razie, no, bardzo ładnie, jak jest dzień, w nocy jest to trochę nieczytelne. Nieczytelne też jest przy samym wschodzie słońca. Teraz jest taki zachód, to też tak całkiem ładnie to wygląda. Dobra, zobaczmy, jaki tu pan... Aha, to już patrzyłem, to chciałem go wziąć, jak najbardziej, także go bierzemy. Tutaj co ja miałem robić? Jeszcze... Aha, robola zrobiłem. Udogodnienie brakuje, to przydałaby się rozrywkowa, ale aż szkoda mi jakiegoś miejsca, żeby ją robić. Ale nie no, powinienem. Czy ja sobie jakoś dopalę te udogodnienia? Chyba nie mam jak. Tutaj może? Nie, cholera. Kanalizacja to obszary mieszkalne daje. Rozrywkowa sama w sobie daje tylko jedno, no ale kurde, by trzeba było. Tylko gdzie? Na pewno nie tutaj. Tutaj mógłbym. No ta, tutaj. I te mokradła. Aj, bolą te, bo to 3-1, kurde. O, tu bym bolał, ale to 340 musiałbym wykupić. To mi się nie podoba za bardzo. Aj, dam sobie spokój, wiecie? Dam sobie spokój, zbuduję tutaj w tym momencie osiedlowa. Nie potrzebujemy, port kosmiczny nie potrzebujemy. O. Nie. Ciekawego, ty jakieś udogodnienia dajesz też, nie? Kurde. Kupca mógłbym kolejnego robić, albo szpiega bym machnął, ale ci szpiedzy też mi niepotrzebni, z czego ja będę okradał te moje cywilizacje inne. No ze złota bym mógł. To by miało sens, ale nie chce mi się tego robić, bo ja bardzo bym chciał zbudować właśnie jakieś takie pancerniki, tego typu rzeczy, żeby sobie trochę nimi popływać, zobaczyć jak wyglądają, a fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają, także machnijmy sobie taki pancernik, a i pobawmy się trochę tą grą, tak. Tutaj portowa by się przydała jak najbardziej. Chociaż fabryka 25. A portowa sama w sobie to niewiele robi, dopiero te kolejne. Dobra, także fabrykę. A właśnie, oj, widzicie, teraz taki jest wieczór, ładnie. Tutaj dopalę sobie, tak jak jest napisane, te zasięgi. No i produkcję oczywiście w Rakedet. I teraz też to Svenet dostanie bonusik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurde, zabraknie pola. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, zabraknie pola. Ale trudno, i tak chcę go aktywować. Teraz Troj. A weźmy młyn. Tutaj to już tak naprawdę też by się przydała taka opcja marionetki. Jako takiej, bo w tych takich miastach zdobycznych to te rzeczy takie, wiecie, można budować, które tam większej różnicy nie robią, także aż mi się nie chce tym bawić. Moje miasta są ważne i na nie uwagę zwracam, ale te kolejne pozostałe to już tak niekoniecznie. Dobra, tutaj do kampusu, mój ty drogi przyjacielu, i dawaj mi te eureki, zaraz tutaj odkryjemy całe drzewko. O, i mamy teraz ciemno. Dobra, zabijmy to. Głupio to działa, ale jest jak jest, bo tutaj jest jak jest. To by też warto było obrobić, także tego robotnika tutaj robię. Raz, dwa, trzy. No dobra, to się zgarnie. Te im zostawię. Idziemy na Nowy Orlean, potem Waszyngton. Jakąś bombkę w międzyczasie puścimy. I się pomyśli, co dalej. Przejdziesz przez rzeczkę? Nie, ty idź tędy. Tych trzeba zgarnąć, także na drogę. Może bym jakieś korpusiki sobie zrobił. Lubię te korpusiki. To bym pokazał, jak one w zasadzie działają. Ale może to już innym razem. Może w kolejnym odcinku albo w kolejnej serii dopiero. Co ja tutaj chciałem zrobić? Chciałem w kolejnej turze. W kolejnej turze wziąć jednostkę. Tutaj trzeba się podleczyć. Tak, jak się podleczy,
to dopiero ruszę dalej. Taki jest plan, taki jest plan. Chociaż tym to jeszcze mógłbym zabić, ale to później się nie wrócę. Trochę pewnie wyrwę. O kurde, jest tutaj tych jednostek. Weź Hongkong nie lub. Kiedyś mnie lubiłeś, ale... W CIF-5 trzeba ich złotem przekupować, a tutaj trzeba ludzi wysyłać. Nie, ta jednostka mi tutaj będzie potrzebna. Także ja ją tu wrzucę i będę leczył. To. Tutaj też niech się leczy. To już jest ruszone, jednostka dalej. Aha, tutaj chcieliśmy te kopalnie, a nie, tu już jest kopalnia, jedno pole. A czy ja go tutaj nie wysyłałem jakiś czas temu? Nie kazałem mu tu iść? Tak mi się wydaje, że w poprzednim odcinku kazałem mu tu iść. Ktoś tutaj gdzieś widzi jakiegoś robotnika? Bo możliwe, że kazałem mu iść. A czemu ja tego nie przestawiłem? Kurde. Mam wrażenie, że ja już takie rozkazy wydawałem. Czy ja na pewno wczytałem dobry zapis z gry, się teraz zastanawiam? Na pewno tak. Najnowszy, tylko że wziąłem autosave'a, a nie tego zapisanego, ale nie, na pewno. Na pewno jest dobrze, nie będę tutaj... się zamartwiał. Robotnikiem. Teraz tego pana tutaj, to gdzie my chcemy wysłać? A może tutaj byśmy zbudowali... A nie, tutaj buduję robotnika. To ja bym potrzebował jeszcze... O właśnie, ale nie, to tym tutaj może pójdę. To tego w takim wypadku... Kurde, narobiłem tych budowniczych i chyba przesadziłem aż. Chyba aż przesadziłem, bo nie mam co z nimi robić. Dobra, to jednak tutaj idź. To jednak ty idź tutaj. I kolejny pan. Ten ma jeszcze dwie akcje, to tak, on miał właśnie osuszyć to pole, zbudować tę fabrykę. Ten miał tutaj tartaczek zrobić, to samo chyba tutaj zrobię, albo pójdę nim tutaj, zobaczę co ja tutaj mogę robić. Chociaż na tej tundrze to ja chyba nic nie mogę robić. A zajrzyj tutaj jeszcze. A ty, tu brzeg jest chyba, tak, niepotrzebnie tutaj poszedłem, ale... Ale jak poszedłem, to już jestem. Nie no, ładnie to wygląda, te kolorki takie zmieniające się też całkiem fajnie wyglądają, ale generalnie... No jest to takie ładne, ale mniej czytelne. Wojownicy... No kurde... Tutaj ten koszt ulepszania tych jednostek jest drogi i właśnie... Wiele tych cywilizacji nie ma na to kasy, chociaż państwa miasta to mogłyby z automatu jakoś to robić. Tak by było chyba lepiej. Osiedlowa, tak, tutaj koniecznie osiedlowa i na tej pustyni właśnie chciałem, chociaż ta pustynia nie jest jakaś super, bo tylko 4 daje. A tu daje 5, ale pole musiałbym kupić. Dobra, bierzemy tutaj w takim razie. Tu osiedlową chciałem zrobić, a w Abydosy chciałem wojskową, też pamiętam, że chciałem, ale to chyba sobie daruję w tym momencie. Port morski, 2 żywności, 2 złota, obszar mieszkalny. Ujdzie, chociaż bank też bym mógł sobie zbudować, niekoniecznie na razie. To też bym tam właśnie jakieś jednostki chciał morskie też robić, żeby... No, żeby się nimi pobawić. Żeby się nimi pobawić. Arena w takim wypadku, bo tutaj udogodnienia potrzebowałem. Już tego nie potrzebuję robić, latarnia morska. Targowisko, o tu targowisko może być, 3 turki. Akademia wojskowa odpada. To też odpada. Ja tu niewiele rzeczy mogę robić. Hagia Sofia, nie. To już patrzyłem, to nie chcemy. No, udogodnienia by się tu przydały. Tutaj może jest jakaś buźka? Nie, to jest produkcja 11, kanalizacja. Nie. Laboratorium, mecenat. Dobra, to akademię w takim wypadku tutaj zrobimy. Kolejny robotnik. Robotnik, tutaj to nie, tutaj jakąś dzielnię... Ja tutaj nie mam kopalni? Nie, jest kopalnia, ona taka jakaś niewidoczna. Tutaj tartak na pewno chciałem zrobić. Dobra, to zrobię tutaj tartak i pójdę tam na górę do Rodos tym budowniczym. Weźmy te mokradła, osuńmy. Dostałem dużo żarełka, 180. To nie mało. Tego wysyłam tutaj, to tego w takim razie... To pole też bym kupił, ale nie mam kasy.
Kiedy wy je tutaj zgarniecie w mordejerza nietoperza? A może kupię to pole, zobaczymy jeszcze. No i idziemy na Nowy Orlean oczywiście. Raz, dwa, trzy. Trochę nie ma jak się ruszyć. Weźmy tutaj tych. Bo to stąd będę chciał walić tymi artyleriami. Także ustawmy jedną tu, a drugą tu i w kolejnej turze się ich je przestawi, później się uderzy i pójdziemy na Waszyngton. Tą jednostkę, a już mogę ustawić. Jak będą mnie strzelać, to nie szkodzi. Piechota zmechanizowana nie szkodzi w ogóle, bo ja sobie po prostu... O! Osadnik. Ja będę sobie po prostu zdobywał doświadczenie. Czekajcie, a szkoda, to trzeba jeszcze to zabić. O kurde, wyrwę z tej dzielnicy wojskowej, a to zaboli. To z deka zaboli. Tutaj patrzcie, ile ja rzeczy mogę robić. Tutaj już jest obóz. No tutaj faremka by się przydała jak najbardziej. Tutaj wszystko mam. Na pewno kamieniołom, tartaczek też bym mógł zrobić. Niech się pomyśli dalej. Tu jeszcze... Nie, tu już byłem. Tylko takie łąki są. Dobra, to zajrzyjmy tutaj. A i koniec kontynentu mamy. Tu jeszcze Sumer ma jakieś swoje miasteczka. A przejdźmy tutaj może tak z automatu. Jakieś tutaj były chyba jednostki barbów. 13. To ujdzie. Nie bolało. No niech tam sobie strzela, straszy. Momento, nie wyrwałem stąd? A to czemu? A to czemu? Jeszcze 3 akcje. Tutaj to planowałem jakąś dzielnicę kiedyś, ale chyba sobie ją daruję, bo już nie ma takiej potrzeby. No i tutaj tą faremkę jeszcze raz. I teraz zobaczmy. I tak, tutaj już jest właśnie 5, a tu 4. Dobra, czyli tutaj ładnie zadziałało. No i teraz to się opłaca, chociaż trochę szkoda tego punkcika. A ja mam to z Panteonu oczywiście. Tartaczek. Tutaj te perły bym chętnie zgarnął. Tutaj właśnie też jest tego klikania więcej niż w poprzedniej części, bo... jest więcej zabawy tymi robotnikami. No tak, przestawmy to tutaj, to przestawmy tutaj, a tym będziemy strzelać to w kolejnej turze. I teraz tak, to już się wyleczyło także za rzekę. Czy ja to bym chciał gdzieś się zostawić? Mógłbym zostawić to ewentualnie, a może tu w Filadelfii, chociaż czy to ma sens jakikolwiek? Wątpię, ale niech będzie. Przejmijmy tego osadnika. Wow, nie zabiłem. To takim rannym śmigłowcem przejmę. No i mam osadnika, z którym... O! Bo tu jest... Ale to się będę bawił kolejnym miastem. Wcale mi się nie chce, ale i tak zrobimy. Zajmiemy ten półwysep. Jakoś to tam będzie. Ty się fortyfikuj, Nowy Orlean za chwilę zdobędziemy. Czy ja jeszcze cokolwiek mogę nim zrobić? Ja go później puszczę chyba w automat za momencik. Bo co mi w zasadzie szkodzi to zrobić? No, 16. To tak nie mało. Całkiem nie mało. Trochę się bałem o ten śmigłowiec, ale to widzę, że niepotrzebnie. To jest właśnie do naszego zwycięstwa naukowego. A ja już wiecie co, kliknę po prostu tak i niech to poleci. Kto to zdobył awansik? O, jak pięknie, jak pięknie. Plus 1 do ruchu. Kawalerii. Wow. Ale w jakim szyku to się liczy? A trzeba to będzie sprawdzić. Jeszcze nie zdobyłem śmigłowcem tego typu awansu i mamy RODOS i udogodnienie by się przydało. Amfitart to kultura. Kurde, mam problem z tymi udogodnieniami. Pohandlowałbym może, ale jak mnie nikt nie lubi, to raczej na to szans nie ma. No i to klikanie tu jest głupie tym ostrzałem, ale całe szczęście dobrze działa. Naprawmy spichlerz.
I tu też spichlerz, tartaczek, szpieg. Zostań jak byłeś, ja cię trzymałem, chłopie, tutaj w tej przemysłowej. To siedź tu dalej. O właśnie, powinienem sobie zrobić generalnie szpiegu. O Boże, jakie to drogie, ale trudno. Umówmy się, że mnie stać. Tutaj farmę miałem robić, ale dobra tam. Tartak też będzie ok. Tutaj kolejna farma. Te farmy, tak jak mówiłem, w kupie najfajniej, najlepiej działają. Tutaj nie bardzo jest sens farma. Natomiast chętnie bym kupił sobie. O, zobaczmy zresztą. No Boziu, 25. I to te perły bym wolał nawet za te 25. Ten chłopaczyna ma jeszcze 3 akcje, a ja bym go chciał wysłać. Co ja mogę nim zrobić? Chyba niewiele. Mogę już sadzić las. A zaraz sprawdzimy. Idź tutaj. Dobra, walimy w ten Nowy Orlean. Także walmy. Ja go teraz zdobędę najpewniej. A nie, nie będę miał czym. A nie, to jest jeszcze. O kurde, to się może nie udać. A nie, udało się. Udało się, zachowam, ciężka tam. Nie przejmujemy się oczywiście i zaczynamy tradycyjnie od naprawy młynu. Karabiny maszynowe. No mam sporo rannych tych jednostek, a tutaj jest ta dzielnica wojskowa, ona też będzie strzelać. Także weźmy te jednostki wszystkie tutaj. Naprawmy, zbudujmy w zasadzie. I zobaczmy osadnicy. Tu bym szybko zgarnął stąd te pole. Tej wody tutaj mało. Tu ewentualnie. Tutaj to w ogóle tych miast nawet warto by było ze 2 zbudować. Rybki. Kurde, tutaj nie sięgnę. Jakbym tu też... O, tu bym... Stąd... Ale to bym tutaj... Ja ten tytoń bym najchętniej chciał zgarnąć. Dobra. Ja nie będę udziwniał, bo tutaj... Mamy do czynienia w zasadzie już tylko z taką zmianą kosmetyczną, także tutaj jeszcze miasteczko sobie założę. Tu też by było dobrze, jak ta gra podpowiadała właśnie. Zgarnę te pola, zgarnę tytoń, zgarnę rybki, aluminium, dobra, będzie okej. Jest wreszcie, mam drugie złoże uranu, także jak najbardziej mi to pasuje. No i zróbmy tak jak mówiłem, automatyczna eksploracja, niech on tam sobie odkrywa, już nie będę... w niego klikał, ty się tutaj ukryj i podlecz. I lećmy dalej. Teraz to już widzicie, taka zabawa. Przejdę, to wszystko ubiję. Co on mi tutaj daje? Weź, chłopie, daj to i daj to. Uczyń bardziej wyrównaną. Ale czy on... Oj, nie, na pewno nie, ja to wezmę od nowa, ja bym chętnie z nim pohandlował, to ci mogę dać, nie zgadzasz się, weź to, ci zabierzmy to, dam ci jeszcze trochę złota takiego i takiego, nie chcesz, uczyń, coś ty tu zmienił, 128, dobra. Nie będę się z nim bawił, jak nie godzi się na taki normalny układ, to nie będę mu płacił całego swojego złota naturę. Chociaż przydałoby mi się, bo potrzebuję tych udogodnień. Ale jak on tak cudaczy, no to tam niech się wali. Przydałyby się te wszystkie rzeczy ogarnąć, ale damy radę i bez tego. Teby. Elektrownia, tak, tutaj stawiam na to dlatego, że chcę mieć jak największą produkcję w Rakadet, żeby ładnie sobie szybko zbudować te wszystkie rzeczy potrzebne do zwycięstwa naukowego. Tutaj udogodnień mi tu brakuje. No bank 152, latarnia, obszary. No te udogodnienia w mordę by się bardziej przydały. Ale weźmy te latarnie, bo to są fajne te budynki. Lubię te budynki z dzielnicy portowej.
I tutaj teraz tak, to pole, raz, dwa, trzy, to należy do tego. Dobra, to kupmy to pole. A tam powiedzmy, że mnie stać, chociaż tak naprawdę mnie nie stać, ale mam tylko złota na turkę trochę, także damy radę. I tym chłopakiem to ja miałem co robić. Tu bym mógł tego Sfinksa, ale na dobrą sprawę on mi jest tutaj niepotrzebny. Chciałem nim tutaj właśnie iść, czy tartak bym tu zrobił. Nawet kopalnię mógłbym tu zrobić, tu faremkę. Tu by też się farma przydała, tu by się generalnie przydały jednak farmy. O, nie, tutaj jest. No i widzicie, akurat to wyraźnie było widać, że tu jest kopalnia. Ale szczerze mówiąc, no tak nie zauważyłem. Dobra, jeszcze raz, szybko ty chłopie, tutaj się przesuń. I idź tutaj, zobaczymy, jeszcze po drodze. Jejku, ile to będzie tu szło, 3 tury. No trudno. Ten jeszcze jedną akcję ma. Tutaj kampus planowałem budować. Tak najchętniej to bym zostawił to pole. Zostawiłbym to pole. Ale nie będę tu budował kampusu, bo to w zasadzie już sensu nie ma. Dobra. Aha, bo to się zaznaczyło. My chcemy tak, przejść tym na drugą stronę. Tym, no nie, na drogę. Na drogę, ten niech się leczy, źle się ustawiłem. No bo teraz zmarnuję punkty ruchu niestety. Ty tutaj. A ty niestety właśnie, tutaj na drogę, nie, to dobrze wyszło. I tego tutaj. A ty weź się tutaj, chłopie, rozejrzyj, bo ty masz dużo punktów ruchu. Ty się fortyfikuj. Chociaż nie. Po co ja się tak będę wystawiał na ostrzał? Idź tutaj. Tutaj ci każę. I się fortyfikuj. Ty masz awansik. Piechota zmechanizowana. To dobrze, bo ona się uleczy. Nie. Niech będzie. I lećmy dalej. O! Ta artyleria też ma. Podczas obrony też jest niezły, ale tym też będziemy zabijać. Idźmy na razie w kartacz. I tym... Tutaj tartak na pewno chciałem. Bo z tego nie korzysta. Farmę tutaj? Trochę bez sensu. Wolałbym to pole tutaj obrobić. Jak to tutaj... 60 żywności, 4 tury. Musiałbym się dokładniej przyjrzeć, ale to miasto nie jest dla mnie jakoś szczególnie istotne. Wow, przyszalała. Tak, tutaj mamy taran, ale taran to jest jednostka wsparcia, więc o właśnie, tak ją zabiłem po prostu. Uran. Dobra, lećmy dalej. Ten będzie tutaj zapierniczał. Ciekawe, czy coś fajnego on tutaj zrobi. Nocka nastała, kolejna. W Egipcie. Egipska noc, arabska noc. Dobre w komputerach. Komputery. Ładnie to zapiernicza i tak ma być. Rakedet. Ostatnie rzeczy, ostatnie przygotowania. Porty 24. No już tak lepiej, ale jeszcze... A i miałem te bombowce robić i w końcu ich nie zrobię. Dobra, jednego chociaż chcę mieć tego bombowca. Inżynierem wojskowym można stawiać właśnie forty, lądowiska i silosy można też zrobić, który będzie potrzebny do wystrzelenia rakiety jądrowej albo termojądrowej. W każdym razie jest kilka możliwości właśnie na przenoszenie tych pocisków, także niekoniecznie to musi być taki silos budowany takim inżynierem, a może być też właśnie bombowiec. Gdzie tutaj można sadzić ten las? Się nie pojawia jeszcze ta opcja. Ona się pojawi później chyba. Ja nie chcę tutaj robić tych.
Chociaż co mi szkodzi na dobrą sprawę, ale nie bez sensu. Też nie będę tutaj tego niszczył. Gdzie? Dobra, nie będę tego szukał teraz, ale gdzieś tutaj pod koniec jest oczywiście sadzenie tego lasu, także ja to będę chciał zrobić. Nie w nanotechnologii. Dobra, to szybko jeszcze zerkniemy. Szybko jeszcze zerkniemy. To na pewno nie to, to na pewno nie to. Nie. Gdzie to jest? No to ja już nie wiem. Gdzieś to tam było. Gdzieś to tam było i gdzieś to tam mi się pojawi w swoim czasie. Może po prostu na tym polu nie mogę. Nie mogę. Także ja tego ludzika chciałbym przestawić. Ja nie mam co nim robić. Ojejku, tutaj mamy jakieś pola, to mógłbym kupić. Ile to kosztuje? Kupię, bo tutaj mi się przyda. Jednostka bez rozkazów i tego pana tutaj. Mamy już ten kamieniołom, także wyślijmy go tutaj, zbudujmy farmę. Jednostka bez rozkazów, zostań. I tym się trzeba tutaj ładnie przestawić, ustawić. Nie no, nie będę tego atakował, bo to boli. A ciekawe, czy ja w to wejdę od razu. Raczej nie. A kurde, to mocne jest. Będzie mnie strzelać w mordę jeża. Ja bym się tutaj musiał raz, dwa, trzy... No tu właśnie ustawić. Tu bym się musiał właśnie ustawić i tym... A nie, na drodze ja chcę. Ja wolę na... To nie tak, to ty się przestaw. No ty możesz właśnie tutaj, ty tutaj. Ty... Nie, to ty najpierw. Dobra, sieć na drodze i ty do miasta w takim wypadku. Kolejna turka, jednostka bez rozkazów w następnej. Ty się fortyfikuj. Mamy kolejną jednostkę, którą też zaraz samopas puścimy. Kolejne miasto. No i dobra, i w tym momencie się z wami żegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.